Razem ze mną w studio Anna Krystaszek. Cześć. Cześć, miło mi. Autorka książki Zmowa Milczenia. I teraz nie wiem, czy w ramach Zmowy Milczenia pomilczymy sobie 20 minut i nic nie powiemy, żeby niczego nie zdradzać. No nie, nie możemy tak zrobić. Ale Zmowa Milczenia to tytuł najnowszej książki. Szóstej tak. Już, prawda? Szóstej, tak. Szósty grzech. Lenistwo. No i właśnie to lenistwo takie związane z wakacjami, z wypoczynkiem. A ta Zmowa Milczenia dotyczy, zdradzę tego, że jakby, no właśnie, milczenia mieszkańców i tego, co tak naprawdę się dzieje od wielu, wielu lat, a jest pomijane. Jest pomijane zwłaszcza wtedy, kiedy nie chcemy się narazić, bo wiemy, że dokładnie. Bardzo często jak miejscowość jest mała, a tutaj możemy powiedzieć, że chodzi o Turawę w tym przypadku, chociaż pojawia się Opole i pojawia się oczywiście Częstochowa, z której Ania pochodzi i w której żyje, więc wiemy, że jak jest mała miejscowość to, i coś się złego dzieje, to rzadko kto ma odwagę zabrać głos, zgłosić, narazić się, zwłaszcza jak to jest jakiś wielki bonzo, biznesmen, u którego większość pracuje i ich byt zależy, no to jak jego syn albo córka coś wywijają, to najczęściej ludzie przymykają oko. Mówią oczywiście gdzieś tam cichaczem, ale oficjalnie nie. A jak nie trudno się domyślić, wtedy różne ciemne sprawki uchodzą dosyć gładko i łatwo. I tu chyba właśnie z taką zmową mamy do czynienia. Dokładnie tak. I też jakby chciałam w tej książce poruszyć taki temat, bo rozmawiam z policjantami i też jeden z policjantów kiedyś mi powiedział, że czasami w takich małych miejscowościach, no to właśnie dzieją się takie rzeczy, że gdzieś tam się kryje pewne sprawy i tak dalej. Także generalnie właśnie chciałam ten temat poruszyć. No idealnie mi pasował też do kolejnego grzechu, który opisywałam, czyli do lenistwa. To tak, to tutaj dla tych, którzy jeszcze nie znają serii, myślę, że ważne będzie, bo skoro już kolejny raz mówisz o tym grzechu, tym razem lenistwo, to wszystkie poprzednie książki W cieniu terapeutki to była zazdrość, Wizje to był gniew, Pustelnia mordercy nieczystość, Zamknięty świat to chciwość, Błędne koło to było nieumiarkowanie, no i teraz właśnie jest lenistwo. Nie. Więc, ale to nie tylko, że sześć grzechów głównych do tej pory, bo to, co łączy jeszcze wszystkie te książki, to też bohaterowie, prawda? Tak, tak, to są częstochowscy śledczy. Przede wszystkim prokurator, który zresztą w ogóle pochodzi z Tarnowskich Gór i generalnie wtrąca dość często jakieś są wstawki takie ze śląskiej gotki. I policjanci z naszego częstochowskiego trójkąta. I też przy okazji jest kilku innych bohaterów, którzy dołączają, czyli jest to pani patomorfolog, jest żona prokuratora, która jest psychologiem śledczym, więc właśnie te losy, jeden bardzo ciekawy, czarny charakter w postaci kobiety, która bardzo dużo mąci jakby od samego początku w całej serii, także ci bohaterowie poza tymi sprawami, które rozwiązują, bo każda książka jest odrębną historią i każdą książkę tak naprawdę można czytać osobno, ale ostatnio jeden z czytelników pytał, czy może zacząć właśnie od ostatniej części, więc generalnie uważam, że lepiej czytać od początku, żeby poznawać chronologicznie po prostu losy tych bohaterów, którzy są w każdej części i wiedzieć, co tak naprawdę się zadziało w poprzedniej części, żeby nadążyć nad tym, co się dzieje w kolejnych książkach. Tak, tak, bo trudno byłoby wyjaśnić w każdym tomie teraz, a wiecie, a ten to jest ten, a tamten, a ta dlatego, to byłoby nużące i męczące. Też uważam, że dobrze będzie zacząć od początku. Ja oczywiście, patrząc po nazwiskach, myślę sobie, a to pewnie jest żona tego. I tak, i to jest, staje się oczywiście w pewnym momencie jasne, ale mnie interesowało, a jak się poznali? A oni od początku byli tym małżeństwem, czy nie? I wtedy rzeczywiście, no, siłą rzeczy trzeba by sięgać do początku. I to jest dobre. Oczywiście tutaj, kiedy zaprosił cię też mój kolega, albo państwo ci, którzy słuchaliście programu wakacyjnego, wiecie, że ta Turawa głównie stała się tym pretekstem, bo z Turawy tak. Nadawaliśmy program. A na Turawę rzeczywiście, jak już mówiłaś, Tarnowskie Góry, Częstochowa, generalnie ze Śląska dużo ludzi zawsze przyjeżdżało. Więc tak zakładam i zadam ci takie osobiste też troszeczkę pytanie, które łączy się oczywiście z procesem pisania i tworzenia książek, bo można sobie wymyślić jakieś miejsce i wybrać, a można wybrać takie, na które rzeczywiście się zna i gdzie jeździłaś. Jeździłaś rzeczywiście na Turawę? Tak, rzeczywiście jeździłam. Spędziłam kilka wakacji w Turawie. 2 lata temu chyba byliśmy ostatni raz. I generalnie pomysł na umieszczenie historii właśnie w tym miejscu pojawił się już jakiś tam czas temu. Natomiast jakby nie miałam właśnie pomysłu na to, jak tą książkę napisać. No i kiedy
kiedy pojawił się pomysł w ogóle tego grzechu, który musiałam napisać kolejnego, to od razu pomyślałam, no po prostu tu idealnie będzie pasować ta historia. I no i właśnie dlatego ją tutaj osadziłam. Poza tym Turawą w ogóle zaraziła mnie moja serdeczna koleżanka, pozdrawiam Olę Skalik, bo ona wiele razy mówiła mi o Turawie i rzeczywiście jak przyjechałam pierwszy raz, bardzo mi się spodobało i wracamy tutaj czasem nawet nie na dłuższe wakacje, ale tak po prostu na jeden dzień, żeby powypoczywać sobie. No, oczywiście wszystkie postacie wydarzenia są fikcyjne, uspokajamy. Oczywiście tak. Bo to czasami tak jest, że czytelnicy myślą, a to o nas, to zaraz się doszukują, a może ktoś to był jakimś wzorem, nie? Kto to u nas jest tym bonzo takim miejscowym, lokalnym? No, ale nie na tym to polega. Chociaż rzeczywiście jest tak, że dla ciebie jako autorki serii książek kryminalnych, thrillerów w gruncie rzeczy, i to bardzo mocnych, o tym jeszcze porozmawiamy, jest tak, że na pewno inspiracją są też jakieś konkretne wydarzenia, o których media donoszą, jakieś głośne sprawy. Nie mówię tutaj o pisaniu jeden do jeden, ale o jakiejś inspiracji, czymś ciekawym, co się wydarzyło i może, oho, czy to miejsce, czy psychologia też danego sprawcy. Na pewno tak, nie we wszystkich książkach tak jest, ale generalnie w Wizjach, czyli w drugiej części, dość mocno zaintrygowała mnie doniesienia właśnie sprzed bardzo wielu lat, nie z Polski na szczęście. Jeśli chodzi o troszkę zdradzę, o to, jak rodzice tak naprawdę mordują swoje dzieci, podpalając dom z tymi dziećmi w środku. I tak bardzo długo w ogóle siedziała we mnie ta historia, że właśnie doczekała się tego, że chciałabym coś podobnego opowiedzieć. Oczywiście kompletnie zupełnie inaczej ja tą historię opowiedziałam i dołączyłam pewne fakty, które dotyczyły wtedy Lublińca i jakby historii też Lublińca, tego, co się działo w czasie wojennym i bardzo mi to wtedy się zgrało razem. Natomiast rzeczywiście tak jest, że czasami się pojawiają takie historie, które gdzieś tam usłyszę, i one tak mocno siedzą mi w głowie, że po jakimś czasie chcą się wydostać właśnie w taki sposób, żeby chociaż troszkę się tym zainspirować. Tak, zwłaszcza, że już te grzechy same w sobie no pewną, coś narzucają. Znaczy narzucają w sensie, dobrze jest to połączyć sensownie. Lenistwo, no to ktoś pomyśli, a bo wakacje, wypoczynek, jezioro, no to ludzie jadą leniuchować. Ale tutaj lenistwo to jest też to pokolenie dzieciaków rozbestwionych, którym nic się nie chce i szukają tylko mocnych wrażeń, a te mocne wrażenia zapewniają często albo używki, albo balansowanie na granicy, albo wprost przestępstwa, życie takie na krawędzi. Więc z jednej strony lenistwo, żeby się uczyć i coś sensownego ze swoim życiem zrobić, ale żeby jeździć po nocach motocyklem i się rozbijać, a to też wtedy leniwym się nie jest. Takie trochę to lenistwo niekonsekwentne. Dokładnie, tak, niekonsekwentne, a rzeczywiście tu chodziło mi bardziej też o pokazanie takiego też chyba trochę uzależnienia od adrenaliny, bo bardzo często się z tym wiąże jakby właśnie też to lenistwo, czyli generalnie to uzależnienie od adrenaliny, które powoduje, że zaczynamy robić coraz bardziej niebezpieczne rzeczy, coraz bardziej niezgodne z prawem rzeczy i coraz bardziej ryzykowne. I tutaj właśnie o tym chciałam napisać. Mhm. Mówiłaś też o tych takich śląskich zwrotach. Tu w ogóle jest sporo takich zwrotów. Na przykład ktoś tam komuś dał z liścia. Przyznaję, że się ubawiłem. Ale jest dużo wyciętych. Generalnie moja redaktor bardzo dużo wycinała. Zawsze było tak, że musiałam troszkę walczyć w niektórych momentach, że nie, jednak zostawmy tutaj to. A ona mówiła, ale nie możemy tak dużo, bo jednak dla czytelników staje się to w pewnym momencie niezrozumiałe, tak? Jak jest zbyt wiele tej śląskiej gwary. Tak, no tutaj rzeczywiście nie jest jej bardzo dużo. Niektóra nawet myślę, że jest na tyle uniwersalna, bo przecież sporo zwrotów śląskich już myślę, że w całej Polsce jest zrozumiałych. Mieliśmy i kabaret Rak, który myślę sprawił, że nagle ten śląski zaczął być takim językiem bardziej zrozumiałym i on jest zresztą też troszeczkę inny niż ten śląski na opolszczyźnie. Od razu zaznaczę, że to nie jest tak, że książka jest rzeczywiście pisana po śląsku, ale myślę, że no, sami bohaterowie, poza tym, że czasami posługują się gwarowymi określeniami, no to nie przebierają w słowach, delikatnie mówiąc. To zaznaczę, że książki są zdecydowanie dla dorosłych. Tak, tak.
Rzeczywiście tak. I moi czytelnicy często też mi mówią, że no, jakby nie wszystkie, ale są brutalne. I jakby opisy, szczególnie w Pustelni Mordercy, czyli w trzeciej części, to rzeczywiście był, bo ja pisałam generalnie wtedy, każdą książkę staram się pisać z punktu widzenia jakiegoś innego bohatera i dać czytelnikowi możliwość na to, żeby gdzieś tam właśnie się zaznajomił, jak to może być z punktu widzenia w tamtej części właśnie bliskiej osoby sprawcy, czyli seryjnego sprawcy, i pisałam z punktu widzenia właśnie jego matki, która opisywała jakby widząc, będąc świadkiem w ogóle te zbrodnie. Więc rzeczywiście to jest tak, ja mam syna w wieku 14 lat i też mu powiedziałam, że to jeszcze nie jest czas na to, żebyś ty czytał moje książki, że musisz być troszkę starszy. Ale nie są zamknięte w sejfie w domu, gdzieś na półce nie, stoją. Nie, to, no tak. To powiem od razu z praktyki. U mnie takie zakazy w ogóle działały odwrotnie. Chociaż w moim przypadku wyszło chyba na dobre, bo rodzice raz, że nie mieli wtedy jakichś bardzo krwawych książek, bo jakieś Alistery, Mekliny, prawda, i tego typu rzeczy. Więc tam na szczęście było bardzo grzecznie i miło w porównaniu z tym, jak to wygląda dzisiaj. No ale oczywiście ja podbierałem, bo jak nie można, to znaczy, że trzeba przeczytać i zobaczyć, dlaczego nie można. No ale dzięki temu polubiłem czytanie, być może jeszcze bardziej. Tutaj w tym przypadku jest jednak tak, że te brutalizmy, bo niektórzy mówią, że no może źle, ale jak pisać o brutalnych zbrodniach, kiedy nie uświadomimy komuś, jak one przebiegały i jak i na czym one polegały? No nie da się, więc tu od razu mówię, że to nie są takie, że ktoś kogoś po prostu zabił, a tam się uderzył i tyle, bo był zazdrosny albo bo chciał mu zabrać kasę. Nie, nie, nie. Jest to bardziej skomplikowane, ale myślę, że to wynika też z tego, bo ta informacja jest już nawet na skrzydełku. Pedagog, socjoterapeutka, kilkanaście lat pracy jako terapeutka z młodzieżą, więc masz po prostu bardzo duże przygotowanie psychologiczne i to widać u wszystkich bohaterów, bo to jest też tak, że jak mamy nawet tą bohaterkę i ona siedzi i opisuje ona z kolei to, co robi morderca z kolejną dziewczyną, no to działa nie tylko dlatego, co on robi, ale świetnie potrafisz emocjonalne stany też oddać, nie? No, że my czujemy się. Ja byłem przerażony. Chciałem stamtąd uciekać, ja bym zrobił wszystko, żeby ją stamtąd wyciągnąć, bo wiedziałem oczywiście już po tej pierwszej scenie, co będzie dalej. Będzie tylko gorzej. Mhm. I to jest moim zdaniem niezwykłe, ale z drugiej strony zastanawiam się, czy tobie samej jest łatwo to opisywać. Nie jest łatwo. Natomiast ja rzeczywiście w swoim zawodzie spotykałam się z bardzo wieloma bardzo trudnymi opowieściami. Oczywiście żadnych generalnie nie wykorzystuję, nigdy bym tego nie zrobiła. Natomiast zawsze się skupiałam na tym i zastanawiałam, co doprowadza człowieka do tego, że pęka w nim w pewnym momencie coś i on jest w stanie zrobić coś tak strasznego. I właśnie tymi postaciami bardzo często seryjnych sprawców też chcę jakby też bohaterami, którzy są z boku, pokazać, co to może być, co tak naprawdę oddziałuje, bo uważam, że człowiek nie popełnia czegoś tak strasznego, jak odebranie drugiemu człowiekowi życia, bez poprzednich, wcześniejszych, bardzo trudnych doświadczeń, które wpłynęły i które być może są właśnie takim zapalnikiem do tego, że ta cienka granica zostaje przekroczona w którymś tam momencie. No tak, no i my to też piszesz i w innych książkach, ale i tutaj też mamy czasami takie sceny w tej najnowszej, gdzie nagle z perspektywy innej osoby jest ta sama scena, czyli jakby wracamy tak do niej, ale raz jest to główny prokurator, który siedzi i wchodzi ta Schwarz charakterka, ta najgroźniejsza przeciwniczka. To też z tego powodu, jej właśnie powodu warto czytać od początku. No i nagle potem mamy też rozdział, w którym widzimy koleżankę, która wchodzi i widzi, co się dzieje, ale wiadomo, że ona wszystkiego nie mogła widzieć, ale to świetnie się uzupełnia, bo dostajemy kompletną całą scenę, bo bardzo często tak jest, że z perspektywy jednej osoby sprawa wygląda na czystą, klarowną, prostą. Jak nie daj Boże jeszcze wyciągniemy później wnioski i kogoś na tej podstawie oskarżymy, może się okazać, że wszystko wyglądało zupełnie inaczej. Tylko trzeba popatrzeć okiem na przykład portiera, ochroniarza albo kogoś tam jeszcze innego. Dokładnie. I to chcę w książkach pokazać, że tak naprawdę ta sama historia, która się dzieje, jest widziana zupełnie inaczej przez każdą osobę, która w niej uczestniczy. I też jakby inne emocje w związku z tym są, bo każdy z nas jest inny i zupełnie inaczej przeżywa każdą sytuację. I właśnie w taki sposób próbuję przedstawić każdą z tych spraw, każdą kolejną historię. I myślę sobie, że rzeczywiście udaje mi się skonstruować tak tych bohaterów, że są w miarę realni. W sensie takim, że czytelnik, kiedy czyta, to
to sobie myśli, że jest to prawdopodobne, że to nie jest, choć miałam zarzuty do tego, że właśnie ten mój czarny charakter to jest w ogóle taka, no nie da się jej nigdy złapać i generalnie, ale też tacy ludzie są, że rzeczywiście potrafią tak naginać pewne sytuacje i tak robić, że zawsze wychodzą, że tak powiem, w białych rękawiczkach ze wszystkiego. Więc myślę, że to nie jest aż tak nierealna sytuacja. No to prawda, zwłaszcza jeżeli wyręczają się innymi. Dokładnie. To widzimy bardzo często w różnych sferach życia, biznesu, polityki i tak dalej, i tak dalej. Dokładnie. Że przecież to nie ja, prawda? Tutaj zresztą też jest fajne określenie, leń patentowany. Przyznaję to z mojego dzieciństwa. Te określenia mnie bardzo, że tak powiem, cieszą, że takie są, bo język, którym piszesz, jest takim językiem, który bardzo uprawdopodobnia tych bohaterów. Tu nie ma takiego sztywnego, sztucznego języka, albo nie ma też na siłę wulgaryzmów po to, żeby była sensacja i coś się działo. To wszystko jest wyważone. Mam takie wrażenie, że część z tych bohaterów to są tacy bardzo normalni ludzie. Nawet co do niektórych śmiem twierdzić, że nie są wielbicielami ani literatury, ani nie są specjalnie oczytani, ani rozgarnięci. Nie muszą być. No nie róbmy z każdego Sherlocka Holmesa, dokładnie, wybitnego intelektualisty, który siedzi i rozwiązuje wszystko, wszystko wie o chemii, fizyce, zna świetnie Szekspira i cytuje wszystko na co drugiej stronie, na każdej kartce. Nie, to są często ludzie, którym marzy się normalne życie poukładane, ale pracując w takiej robocie, trudno sobie to często poukładać. Ale jak mówiłeś o tej takiej manipulacji, to jest taka wypowiedź tego Bonzo, który z żoną się wypowiada o tym swoim synu, a że taki leń ciągle grałby w gry i tak dalej, no, że sobie tam jeżdżą, ale generalnie niby go krytykuje, a z drugiej strony stara się go wybielić, nie? No dokładnie. Że te sprzątaczki to właściwie u nich takie, no bywały sobie różne, pomagały w tym domu i takie tam, żona widać, że stara się go pilnować, że nie bardzo jej się to podoba, ale cały czas widać, wydaje się to normalne, że każdy rodzic tak by o swoim dziecku opowiadał, no, to nie jest takie normalne. Widać, że on tu kombinuje, bo to jest szczwany lis. Dokładnie i też jakby właśnie rzeczywiście tak było, że chciałam to pokazać, że jednak ten ojciec o pewnych rzeczach gdzieś tam tak naprawdę wiedział, tylko nie do końca może chciał wiedzieć albo dopuścić do siebie tego, że syn mógłby zrobić coś złego. I podobnie było też właśnie w tej pustelni, tak do niej wracam, ale generalnie rzeczywiście ta matka tam się pojawiała. Ja tą postacią chciałam pokazać, że tak naprawdę każda kobieta, która jest matką, stanęłaby w pewnym momencie, oczywiście tam jest absolutnie toksyczna miłość matczyna, która, zresztą ta postać jest taka mocno w ogóle skrzywdzona przez życie i generalnie, ale my jako kobiety matki, czy w ogóle rodzic, kiedy przychodzi dziecko i mówi, Boże, zabiłem kogoś, tak? To tak naprawdę w pewnym momencie człowiek się zaczyna zastanawiać, co robić. I ja tymi postaciami chcę też pokazać, że to nie jest tak, że my zawsze wiemy, co zrobić, jak się zachować, tylko przychodzą takie momenty właśnie w życiu, gdzie no nie wiemy, bo to jest jednak moje dziecko i co ja mam zrobić? Czy mu pomóc? Czy zataić? Czy iść na policję i zgłosić? Ale on wtedy poniesie konsekwencje. A jeśli poniesie konsekwencje, to czy to będzie przyszłościowo dla niego dobrze, czy źle? A jeśli nie poniesie tych konsekwencji, bo ja mu pomogę, to właśnie czy on później nie zacznie robić coraz gorszych rzeczy, tak? Więc właśnie staram się tymi emocjami bohaterów przekazywać też takie, mam nadzieję, że mi się to udaje, takie momenty, w których tak naprawdę ten rodzic chciałby coś powiedzieć, ale może nie do końca wie, czy powinien i czy to jest dobre dla niego, dla dziecka, tym bardziej, że tutaj jest to biznesmen, który właśnie też troszkę się obawia tego, że gdzieś tam ten jego biznes może na tym stracić. No tak, tak, i dorobek życia przepadnie. Tych powodów i intencji i motywacji, jakie mamy, jest naprawdę sporo, no ale ty masz do tego dobre przygotowanie. Zresztą, żeby też mieć taką grupę bohaterów, jak patolog, psycholog, śledczy, prokurator, to oczywiście ty już na początku wspomniałaś, że rozmawiasz z policjantami, więc zakładam, że w ogóle rozmawiasz z różnymi ludźmi, którzy z różnych stron zajmują się sprawami, przestępstwami, pracują jako policjanci, prokuratorzy i cała ta ekipa. Masz taką grupę rzeczywiście, konsultantów? Nie mam patologa właśnie, to jakby generalnie to, co opisałeś,
opisuję, to jest jakby moje wyobrażenie tej pracy. I też z prokuratorem żadnym tak do końca tak naprawdę nie usiadłam i nie porozmawiałam. Często słyszę od policjantów, w większości są to policjanci właśnie, ale często słyszę od policjantów, że co ty w ogóle to opisujesz? Że prokuratorzy tak nie w ogóle nie pracują, że oni się tak nie włączają w śledztwa. I generalnie z kolei też miałam kiedyś takie głosy, że w tych sprawach kryminalnych to rzeczywiście tak jest, że prokurator musi, jest do tego zobowiązany, bo inaczej by jakby nie udźwignął też tej sprawy, więc gdzieś tam różne głosy. Ja chciałam przedstawić właśnie takiego prokuratora, który gdzieś tam się pojawia, jest ambitny, na niczym mu tak naprawdę nie zależy, tak naprawdę w sensie, nie wiem, robienia kariery, tak, bo ważniejsze jest dla niego właśnie to dobro człowieka i rozwiązanie sprawy, którą prowadzi. A, to tacy właśnie powinni być, no. No i takie jest moje wyobrażenie, mam nadzieję, że... Ale tak, ja uważam, że literatura ma też na celu troszeczkę kreowanie, to nie jest w końcu dokument. Jeżeli chcemy czytać dokumenty, no to mamy artykuły prasowe, są dziennikarze śledczy i oni nam robią jeden do jeden. Wiadomo, że prokurator wielu rzeczy nie powie, bo nie może. Żaden śledczy też nie ujawni wielu rzeczy. No, dla dobra śledztwa to jest to najbardziej, najczęściej, ale też później jest kwestia ochrony tych osób. Wiadomo, że to jest zawsze tylko część, a poza tym im więcej ujawnimy, tym więcej przestępcy będą wtedy wiedzieli, jak obejść, jak zaradzić. Z pewnych swoich technik, sposobów i tak dalej, wiadomo, że nie możemy zdradzać nie mogą, i tyle. Tak, dokładnie. Ale skoro było 6 grzechów głównych, bo tak pomalutku zmierzamy do końca dzisiejszego spotkania, mam nadzieję, że nie ostatniego, to wiem, że został ci jeszcze jeden grzech, ale tutaj już państwu powiem, że powstaje też książka zupełnie nowa, niezwiązana z tą serią. Tak, właśnie teraz, jeśli mówimy już w ogóle o takiej pracy właśnie policjantów i tak dalej, to piszę książkę, która znaczy jakby jest oparta na faktach i o właśnie seryjnym sprawcy. Jest to bardzo dla mnie trudna historia i też właśnie w przedstawieniu pracy tych policjantów ze względu na to, że oni wtedy tą pracę mieli utrudnianą. Czyli generalnie a propos zmowy milczenia, tam też była zmowa milczenia. Nie chcę do końca zdradzać, o kim piszę. Bardzo myślę, że znany seryjny sprawca, który niestety porywał i molestował, zabijał, torturował dzieci. Nie było to w Polsce. Natomiast właśnie bardzo trudno mi jest napisać tą historię jakby ze względu też na kaliber, bo jest to bardzo trudna tematyka i przedstawienie w ogóle emocji, na przykład dziewczynki, która jest porwana. A poza tym jakby trudne jest dla mnie to, że ja jestem przyzwyczajona, no w dzisiejszych czasach to już ta policja jak zaczyna jakieś śledztwo, to je ciągnie. A tam właśnie było tak, że generalnie ten śledczy, który nawet chciał, to się okazało, że jego zwierzchnik mu na to nie pozwalał, że gdzieś tam były naciski, żeby zostawił tą sprawę. I to jest dla mnie duży kłopot, natomiast wydaje mi się, że historia będzie bardzo ciekawa. Mam nadzieję, że znajdę wydawcę, który również tak stwierdzi i że ta książka się ukaże. Jestem już blisko końca, więc... Jest możliwe, że na gwiazdkę na przykład, kto wie. No, to są dobre okresy na wydawanie. Są okresy też, poza tym samo wydanie książki trwa około, myślę, tak 3-4 miesiące generalnie, jakby te redakcje, korekty, później grafika, okładki i tak dalej. A poza tym każdy wydawca też ma 3 miesiące na 3 miesiące, czasami pół roku na odpowiedź w ogóle, czy jest zainteresowany w ogóle propozycją. I wiem, że bardzo dużo Polaków pisze książki, bo rzeczywiście mnóstwo książek trafia do wydawnictw. Tego jestem pewna, bo takie informacje otrzymałam i bardzo mnie to cieszy, że ludzie piszą, bo to jest niesamowita przygoda i każdemu polecam po prostu i zachęcam do tego, żeby próbować, żeby pisać. Później tylko czytelnicy mają gorzej, żeby z tym wszystkim nadążyć. Dokładnie, tak. No ale myślę, że jak ktoś lubi oczywiście thrillery, książki kryminalne i mocno psychologiczne, z różnych perspektyw pisane, to raczej myślę, że zachęciliśmy was do tego, żebyście sięgnęli tą serię Grzechów Głównych Anny Krystaszek, przypomnę, bo tak nazywa się moja wasza gościni i przede wszystkim autorka tej książki, bo będziecie naprawdę, no, musieli być przygotowani i na mocne momenty, naprawdę na mocne, bo tak się nie da, bo też jest siłą rzeczy, tak jak mówiliśmy, nie da się tych tematów uniknąć i nie opisać. A z drugiej strony cieszy mnie bardzo to, co podkreśliłaś, że to ma też służyć lepszemu zrozumieniu, motywacji, no, bo jeżeli mamy mieć nie tylko rozrywkę, bo ja uważam, że to w ogóle nie jest rozrywka, ja nie lubię czytać o morderstwach, czy takich psychopatach i zbrodniarzach, nie rozumiem, jak to może być rozrywką. Przyznaję, bez
bicia. Dla mnie to jest książka z kategorii, zobaczcie, do czego jesteśmy zdolni, jaki jest świat, jacy są ludzie, co nami kieruje. Poważny w gruncie rzeczy dramat, bo jeżeli coś prowadzi do zbrodni, do przestępstw, do molestowania, jakichś okaleczeń, czy znęcania się, no to to jest dramat w istocie poważny, a nie rozrywka i tyle. I takie te książki są, myślę, że one temu mają służyć. Tak, z tych opisów, z tych rozmów, z tych bohaterów też tak to dla mnie wynika, że to jest intencja. Ja na pewno nie chcę usprawiedliwiać sprawcy, bo to też nie chcę, żeby to tak zabrzmiało. Generalnie jak najbardziej myślę, że każdego z nich powinna ta sprawiedliwość dosięgnąć i chcielibyśmy, by tak było, nie tylko czytając książki, ale w ogóle w życiu codziennym. Natomiast właśnie chcę pokazać, że jakby poznając też historię wielu młodych ludzi, którzy bardzo dużo różnych rzeczy robili w życiu, właśnie chcę pokazać coś takiego, że pewne rzeczy doprowadziły do tego i jakby właśnie nie usprawiedliwiając tego, że ktoś kogoś zabił, więc powinniśmy się doszukiwać, że w jego przeszłości było tak i tak. Nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, żeby pokazać, że generalnie człowiek, który na co dzień jest uczciwym obywatelem, tak, i nie robi nic złego, raczej takich czynów nie popełni. Musi się w jego przyszłości zadziać jakaś taka historia, która doprowadzi, że właśnie gdzieś w przyszłości ta cienka granica, być może podobna sytuacja się przytrafi, tak, i ona zostanie przekroczona, albo jakieś inne. Właśnie w taki sposób chcę w tych książkach pokazywać, jakby wyjaśniając tą przeszłość i pokazując to, co ci ludzie kiedyś wcześniej tak naprawdę przeżyli. No i państwo, żeby to wszystko sprawdzić, to musicie przeczytać. To jest też taka scena na mrugnięcie, bo w szpitalu, więc się domyślacie, ktoś nie może mówić, może tylko mrugać, czy do wypadku doszło w starym pomieszczeniu, czy to pomieszczenie jest w Turawie, czy jest niedaleko, czy jest w centrum, czy może na obrzeżach Turawy. No to jak jedziecie na Turawę, to zabierzcie ze sobą książkę i szukajcie pomieszczenia, czy ono jest w centrum, czy nie. Nic wam więcej tutaj absolutnie nie powiemy, jak to wygląda. Natomiast powiem i przypomnę, że Anna Krystaszek była moją waszą gościnią. Bardzo ci dziękuję. Czekam na tą nową książkę, tą na faktach, i mam nadzieję, że Siódmy Grzech też jako zwieńczenie serii z czasem się ukaże. Być może. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo było mi miło tutaj być, porozmawiać i cieszę się bardzo i pozdrawiam serdecznie. Dzięki. Do zobaczenia. Do zobaczenia.